Nie żyje 25-latek. Chwilę przed śmiercią popełnił tragiczny błąd. Do tragicznego wypadku drogowego doszło w sobotę 27 kwietnia w Dąbrowie Wronowskiej, województwo lubelskie. Według wstępnych ustaleń policji 25-letni motocyklista zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Jego życia nie udało się uratować. Tragiczny wypadek w Dąbrowie Wronowskiej. Nie żyje 25-latek. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 27 kwietnia około godziny 13:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierujący motocyklem zginął na miejscu, poinformowała lubelska policja. Jak przekazała policja, ofiara to 25-letni mieszkaniec gminy Chodel. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z Opola Lubelskiego, a także tamtejsza straż pożarna. Droga poniatowa, Chodel przez długi czas była zablokowana. Mundurowi swoje działania prowadzili pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono wszelkie ślady, które mają pomóc w szczegółowym ustaleniu okoliczności tragicznego wypadku. Policja ustala, co było przyczyną utraty panowania nad motocyklem przez 25-latka. Policja apeluje przed majówką, statystyki są zatrważające. Jak przekazała policja w mediach społecznościowych, minionej doby na polskich drogach doszło do 70 wypadków, w których zginęło 9 osób. 74 zostały poszkodowane. Policjanci zatrzymali 277 kierujących po spożyciu alkoholu. Służby apelują przed długim weekendem majowym do kierowców o rozwagę i zachowanie ostrożności podczas jazdy. W najbliższych dniach ruch będzie znacznie intensywniejszy. Policja informuje także o wzmożonych kontrolach.